Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Jest mi się Grant. Cześć. I tutaj moi drodzy mamy normalnie dwa Ursusy, bracia bliźniacy prawie, że jeden troszkę nowszy, drugi troszeczkę starszy, jeśli chodzi o ten stan techniczny, powiedzmy wizualny. Jak widzicie, tutaj maska w miarę, jest ok. Tutaj trochę rdzaju już bierze. No bo to Kabina też starszy już nie te model. lata, ale zobaczcie silniki, te same praktycznie, ta moc. Teraz wam pokażę tutaj obok. Zobaczcie, reszta w środku, to samo. Ale dzisiaj moi drodzy jedziemy, tutaj będziemy talerzowali. Ja mam taką oto talerzówkę. Grant ma taką. Może zacznijmy od mojej. Moja tutaj troszeczkę jest mniejsza. Ten stan techniczny no nie jest najlepszy jak widzicie. Trochę tutaj rdza bierze. No za czysto też nie jest tam. Na ramię. A no, tutaj widzę. Grant ma firmy Nówka. Unia. Nówka, jeszcze nawet farba nie zeszła, ni nic, nie? Na matowe ci pomalowali taki troszeczkę. Przetestowałem w no, ale ten to ci przodu nie kawałeczek. Podnosi. Ty chyba masz tu więcej tych. Ty no nie, A mam no. tyle samo obciążników. I tam. Dobre zawieszenie. Tam pewnie jakaś belka grubsza w środku, co? A oczywiście. Zobacz, żeby ci nie przeginało do tyłu. Jak ja na to patrzę, to że to pojedzie, to weź. Dobra, jedziemy, co? Jedziemy, jedziemy. Odpalaj. Silnik jest identyczny, bo słuchajcie jak to działa i u mnie i u niego. Jedziesz przodem? No, toż nie tyłem, co ty? Ale wiesz co, może jeść sobie po drugiej stronie, co na to? No dobra. Bo tak to będziemy, wydaje mi się, że po prostu się ublokowali troszkę. O panie, jak ja wystartowałem. Oj, 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 oj. Troszkę chyba za szybko, delikatnie. Ty, no teraz to można jechać. Z taką talerzówką. Opa, czekaj tutaj, omijaczki. Były jeszcze również tutaj opcje konfiguracji różne przy zakupie. Ja wybrałem na 28 talerzy bodajże. Była jeszcze na 20 i 24. A, ale stwierdziłem, tutaj Ursus ostatnio wygrał zawody, także dużo mocy ma. Także wiecie, można sobie troszeczkę poszaleć, jak to się mówi. Dobra, jedziemy. Troszeczkę denerwuje mnie to, że jak przełączam sobie tą kamerę, to mi tak na tył dziwnie pokazuje. No niestety. Co to się dzieje? Co to się dzieje z tym? Będę chyba jeździł z tej kamery. Na razie z zewnętrznej. I tutaj dużo ci rzepaku leciało, sąsiad? O, w miarę, w miarę. Ale ja, nie było, tam, nie było nieźle moje. Gazujesz nim tam. Tylko słyszę. Ale żeby wiesz, tam silnik zaraz do remontu nie leciał, nie? Nie, nie, to się kupi nowego. To wiesz, żniwa jeszcze troszeczkę, nie skończyły się. Teraz obrabianie pola i tak dalej, więc no troszkę jeszcze zostało, nie? A trzeba po rzepaku to z... stależować, bo to... O, pojeździć. Nie wiem ile ty tam jedziesz, ale chyba nie za szybko, co? 14 na godzinę. No panie. Weź zatrzymaj się jakbyś mógł. My tutaj zrobimy zdjęcie. Do gazetki, nie? Tu jaka woda pod mapą. O, weź to opuść. Jak my zdjęcia robimy. Piękne, eleganckie. Nie? Tak jest. Zawsze były piękne. Ty jak już opony nam pobrudziły. Co to się zadziało? Widać się, że pracują, a nie stoją. No i jak? Dobra, jedziemy. Tutaj sąsiedzi na wakacje już pojechali. Żniwa prawie się prawie skończyły. Tam jakaś reszka pozostała, ale tyle to wiecie, samemu da się zrobić. Ale już niedługo wracają, także... A ty tak wysoko to podnosisz? Ty tam chyba coś nim przerobiałeś, co? No, nowa pompa jest. O, nowa pompa. A. Niby drzwi nie mam, ale kabina wygłuszana. W końcu uszczelniłem.
końcu wziąłem moją 55 na warsztat. Powiedziałem. A wieczorkami, tak? Ta, zainwestowałem w uszczelniacze, oryginalne od Ursusa. Nie było. Zobaczymy ile podziała. Ja to będę od razu po przyczyniaki robił, bo wiesz. No bo, czy ja wiem. Dobra, pojadę z powrotem. Bardzo troszeczkę szybciej jeżdżę od ciebie. A wiesz, zanim tutaj dojadę, to... A no tak? No, troszkę minie, jak to się mówi. No, troszeczkę, no. Jedymy. No, całkiem to pole idzie. Ty tam opony masz jakie? Jakieś takie lepsze, czy jak to u ciebie naprzód? To już trochę starszy. No to tam myśl nad wymienieniem, bo to wiesz. Dziwi mnie to, że jeszcze na nich jeździsz tutaj dobrze. Przy takim sprzęcie, zaraz orka, jeszcze trochę. A tam. Jak pękną, to wtedy się wymieni. No i ja nie wiem, czy będzie potem co zbierać. Dobra, omijaków chociaż nie zostawiam. Jest okej. Okay. Lusterka, no, trochę mam źle ustawione. Bo jedno tak troszeczkę ponad daszek wychodzi. A mi jedno ukradli. Które ci ukradli, lusterko? No prawe. Prawe? No ja też nie mam, ale to mam w środku takie na rogu dziwne. To też takie mam. Coś tam takie zamglone delikatnie. Ty, to my może z jednej fabryki jechaliśmy, co? Ale jednej fabryce kupione. Uchwyt na lusterko jest, lusterka nie ma. Ty, no nie, coś tam niby było widać z tyłu. Słabo, ale było. Dobra, jedziemy dalej. Moc jest, trzeba wykorzystać to. No, ciężko mu powiem ci. A kogo ty tam masz, czy nie? Nie. A, to tylko u mnie taka. Szkoda akumulatora. Jakaś inna wersja z tej fabryki wyjechała jak nic. U ciebie to pewnie do pracy, ja u mnie to pewnie tylko po drodze dojeżdżę jak nic. A, to nie wiem. No zobacz, lepsza blacha, kogut jest, ale u ciebie większa moc z kolei. A tam większa moc od razu. No to słuchaj, ja takiego to nie wiem, czym było lepiej z nim jechać. I tutaj da jeszcze drugi kawałek nam zostanie do zrobienia. Zostaje jak 60. Biegi to samo. Tutaj jakoś tak śmiesznie zostało. Szeroko. Mam nadzieję, że teraz. A, powinien zabrać to. Bym się wydaje mi się, że bez problemu. I słońca, ktoś tu chyba kawałek podorał pola na rogu. Dostawał pługi. To za. Dawaj, zobaczysz. Jak nic. Ty. Zobacz, do sołtysa trzeba zgłosić. Kamery założę zaraz i będzie. Dobra, jadę. Po górce. I ognia. Tino, ta niezła górka. No. Bizon ledwo dawał radę. No ale wiesz, tam masz header też taki nie za ciekawy, nie? A tutaj z tyłu, no delikatnie ci jakoś tam się przekrzywi, nie? W lewo, w prawo, minimalnie, no ale coś tam. Lepiej niż w Bizonie na pewno. Ja nie wiem, kto tak normalny pole daje. Na takim terenie. A to wszystko po dziadku. No tak. chyba pola mu było mało, co? Co roku, wiesz, tam kawałek podorał. Co roku brzda i wyszło. No. Trochę za dużo tego aż wyszło tam. Ty, no ja tutaj od środka będę tak zacznę, bo tutaj daleko jeździć. Tam daleko, ty mi kawałek. Jedziemy. Jakby to przeszło orać. To by było dopiero. A tam kiedyś będzie trzeba. Na wiosnę. A niektórzy na wiosnę, niektórzy na jesień tam orają.
Albo tu i tu jest chyba. Coś na wiosnę, coś na jesień się zaora i... A to ci powiem, zależy kto jak, nie? Zauważyłem. Ja nie tylko je na jesień, niektórzy na wiosnę, niektórzy mieszane powiedzmy. Lepiej chyba na wiosnę, bo gdyż potem jedziesz kombajnem jakimś starszym, to potem wiesz, się robią tak jakby takie kolejne. No powiem ci, jak... wiesz co, mi się wydaje, że to nie chodzi tylko o to, ale ogólnie wiesz, o glebę bardziej, nie? No. Może pod jakieś uprawy jakoś potem jest lepsza, jak się na jesień bierze i tak dalej. Nie wiem, nie znam się na tym, więc no niestety ci nie odpowiem na to pytanie. To byśmy musieli jakoś eksperta zapytać. Albo was, właśnie widzów, w komentarzach możecie napisać. Czemu raz oramy na jesień, raz na wiosnę, lub tu i tu, albo na zmianę, zależy jak to chce, czemu tak jest. My no tutaj pewne podejrzenia mamy swoje, ale jak jest w rzeczywistości? Podziemiaki się dawało, nie? Na wiosnę i orało. No już co, nie wiem. To już możemy potem sobie poczytać w komentarzach. Bo jestem swoją drogą naprawdę ciekaw, czemu tak jest. Myślałem się, że tu chodzi o glebę, ale jak dokładnie, co i jak, nie mam pojęcia. Tino, dobrze to idzie nawet tym. Tutaj widzę jeszcze słomę, masz niepozbieraną. A nie wiem, czy będę zbierał. To sprzedasz komuś może. Tyle słowa ci tu zostało? A no, troszeczkę. Nie za dużo, nie za mało, jak to mówię. Zawsze możesz tam, wiesz, sprzedać do bioelektrowni czy coś, nie? A idzie, idzie. A właśnie z kimś wymienić coś tam, jakieś handle porobić, nie? A... potargować się coś tam. Albo do Ameryki tam sprzedawaj, tam wszystko biorą. A pieniędzy nie zobaczę nigdy. Chyba dolarów. No, nie wiadomo jak to z tym jest. No nie, no tam kawałek omijaka. Tutaj właściwie też zostanie, no to... Nic nie, się pa. Na to nie poradzi. To się wyklepie, jak to mówię. Ale no, powiem tak, dobra talerzówka, sprawdza się jak najbardziej, nic się z nią nie dzieje. A to, że w takim stanie, w jakim jest, to... To się pomaluje. Nic się nie poradzi na to, jak to się umówi. Kupi się trochę farby. Trochę szpachli pójdzie, nie? 5 kilo. Co najwyżej 10. Ale światełka, to widziałeś jakie nubeta zamontowane z tyłu. Jakie światełko? No z tyłu, co ty nie widziałeś? A ja też mam fajne. Tak, mrygają elegancko. Wszystko jak należy. Taka technologia. Awaryjne sąsiad ma? No mam, mam. Jadę na CPN, zaraz zatankuję, co? A ty jedź ta sąsiad, jedź. Bo tu paliwa trochę może mało być. W takiej robocie. I no tutaj takie tanie paliwo. O, jadę. Dawaj, jak za darmo. O, pań. I do pełna już zatankowałem, szybciutko. Za dużo tam nie weszło. Dawaj, co musiał, może do ciebie więcej wejdzie. Jakie to nie paliwo. No. Ja mam pół baku mam. W Polsce takie drogie tylko, nie? Pół baku mam, nie? No. Dawaj, tankuj, podjeżdżaj, zatankuję ci. Trochę dystrybutor za nisko, ale... bliżej. Dobra. O kurde, trochę zapłaciłem. No. Uważaj tylko, żeby nie zahaczyć, bo to wiesz, jeszcze będzie zaraz wybuch, pożar. Dobra, sąsiad,
Ja ci tam pomogę, kiedyś tam się odwdzięczysz, nie? Także ja się będę z tobą na ciebie żegnał. Trzymaj się, do kolejnego. I cześć! Cześć!